Dzień dobry. Pani Patrycja napisała do mnie: dzień dobry, mam do pana pytanie, próbuję odszukać pewien wątek w książkach. Jak transurfing odnosi się do medycyny starożytnej, takiej jak na przykład medycyna chińska i indyjska? Są przypadki, gdy diagnozy tego typu medycyny są trafne, jak również przy wykorzystaniu ich metod człowiek jest uleczany. Czy transurfing traktuje to jako wahadło? Jako rodzaj teorii, która przy odpowiednim podejściu spełnia cel? Czy energie, które są istotą medycyny wschodniej, nami rządzą? Może jest to opisane w którymś tomie i podpowie mi pan, jak to odnaleźć. Z góry pięknie dziękuję i życzę wszystkiego najlepszego, Patrycja. Pani Patrycja, ja też pani życzę wszystkiego najlepszego i na ile znam dzieła Wadima Zelanda, to raczej nie wypowiadał się na ten temat. I nie ma też powodów, dla których powinien był się na ten temat wypowiedzieć. Wszystkie systemy uzdrawiania mogą być pożyteczne i korzystne. Czy to są wahadła? Jeżeli mają zwolenników, to oczywiście, że są to wahadła, ale nie ma co się na tym skupiać, bo wahadła można wykorzystać dla własnego pożytku. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na kolejność działania. Jeżeli chcę odzyskać zdrowie, to najpierw ustawiam sobie cel, zamiar, tworzę slajd docelowy, a potem jestem otwarty na środki, które będą służyć uzyskaniu tego celu. Jeszcze raz powtarzam, nie chodzi tutaj o to, że najpierw rozglądam się za środkami i metodami, a potem staram się uzyskać cel, tylko najpierw ustawiam cel. Czyli jeśli chcę odzyskać zdrowie, to zadaję sobie pytanie, po co mi to? To brzmi głupio. No po co mi zdrowie? Ale zastanówmy się. Każdy chce mieć zdrowie, ale nie każdy wie po co. Co ja chcę zrobić z tym moim zdrowiem? Najczęściej, jeżeli myślę o tym, by odzyskać zdrowie, to dlatego, że mi go nie starcza. W związku z tym, czego nie mogę teraz robić, a chciałbym robić i będę robił, kiedy będę miał to zdrowie? Człowiek niedomagający w związku z problemami z sercem na przykład, chciałby chodzić po górach, biegać, a nie może. W związku z czym w slajdzie docelowym ustawi sobie, że biega, chodzi po górach. Człowiek, który ma problemy na przykład ze stawami, nie może też pewnych rzeczy robić i te rzeczy wykorzysta do stworzenia slajdu docelowego. I tak dalej. Czyli po co mi to zdrowie? Ustawiam slajd docelowy, czyli wycinek filmu, w którym to filmie jest moje życie, które będę prowadził po odzyskaniu mojego zdrowia, czyli po sięgnięciu po cel. I w momencie, kiedy zaczynam już stosować slajd docelowy, otwieram się na dostrzeganie drzwi. Drzwi, które będą otwarte. Drzwi, które wiodą mnie do celu. I pojawia się medycyna chińska. Poznaję nagle medycynę albo specjalistę medycyny indyjskiej, może ni stąd, ni zowąd zaprzyjaźniam się ze specjalistą z jakiejś innej dziedziny. W każdym razie to są te środki, które pojawiają się na drodze do mojego celu. Ja je dostrzegam i wykorzystuję. Czy to są wahadła, czy nie? Całkowicie nieistotne. Najważniejsze, że to pojawia się jako otwarte drzwi na drodze do mojego celu. Korzystam z tego.
Ktoś mi niedawno powiedział, że Pracki, ty musisz więcej opowiadać ze swojego życia, więcej opowiadać o sobie. Nie lubię, ale w tym wypadku myślę, że może to być pożyteczne. Otóż po moim niefortunnym pobycie w szpitalu trochę więcej niż rok temu, w którym to szpitalu, ratując mi życie, zniszczono większość moich podrobów. Po tym pobycie wydawało mi się, że zasadniczo wszystko jest dobrze, ale naprawdę bardzo mocno przez rok cierpiałem fizycznie. Moja wydolność bardzo mocno spadła. Nie byłem w stanie robić nawet 10% tego, co wcześniej. No ale cóż, no, zbliża się 50, w związku z czym prawdopodobnie jest to rzecz normalna. Tak sobie myślałem. I pogodziłem się z tym wszystkim i starałem się robić tyle, ile mogłem. Dzień, w każdym razie, no, dzień bez bólu to był dzień, że tak powiem, stracony. Najbardziej się cieszyłem, jeżeli wieczorem bolało co innego niż rano. Ale no tak widocznie musi być. Przecież szczęście nie polega na braku problemów, tylko na umiejętności radzenia sobie z nimi i na podejściu. I w momencie, kiedy już stawało się to naprawdę nie do wytrzymania, po niemal 10 latach odezwał się do mnie dawny przyjaciel. Kiedy się spotkaliśmy, zaczął opowiadać o tym, że pojawiły się u niego dokładnie takie same objawy jak u mnie. On opowiadał, a ja słuchałem, jakbym rozmawiał ze sobą samym. I nazwał diagnozę. I opowiedział, w jaki sposób się leczy, dochodzi do zdrowia. Wszechświat, po tym jak ustawiłem sobie slajd, że wracam do dawnej wydolności, przyniósł mi na rękach człowieka, który powiedział: masz, zacznij działać. I zacząłem. I praktycznie w ciągu tygodnia życie wróciło nie tyle do normy, ale do stanu akceptowalnego. Poczułem się tak, jakbym przez rok żył za szybą i nagle ktoś włączył światło. Tak wszechświat zadbał o mnie po tym, jak ustawiłem cel. Owszem, kuracja będzie długotrwała i kosztowna, ale jakość życia wróciła. Uważam, że techniki transurfingu są rewelacyjne, nieraz nawet ratują, jeśli nie życie, to zdrowie. No i w związku z tym, że to zdrowie zaczęło wracać, to będę już teraz regularnie się pojawiał. Nie będziecie mogli się ode mnie opędzić. I jeszcze tylko powiem, że w najbliższym czasie rozpoczniemy warsztaty z energii pieniędzy 2.0, czyli będziemy uczyli się zaprzyjaźniać z pieniędzmi. To będą naprawdę potężne, duże i długie, bo tygodniowe warsztaty, na które już Was zapraszam. Niedługo ogłoszę, kiedy one się zaczną. Mnie się bardzo podobają i jestem pewien, że Wam też będą się podobać. Do zobaczenia.